Nazywam się Agata Szewczyk, jestem przyboczną w 11 Nowodworskiej Drużynie Harcerskiej Płomienie i organizujemy z lotkówca ZHP Gdańsk Przymorze. I kto jeszcze bierze udział? Jakie drużyny? Bierze udział 13 Gdańska Drużyna Harcerska, 33 Gdańska Drużyna Harcerska i 45 Gdańska Drużyna Harcerska. Rozumiem. A proszę powiedzieć, co macie w programie? Jak to będzie wyglądać ten czas, który spędzicie? Co mamy w programie? Dzisiaj byliśmy w Nowym Dworze Gdańskim, graliśmy w grę muzealną w Żuławskim Parku Historycznym, odwiedziliśmy Dom Podścieniowy w Żelichowie Cyganku, teraz zmierzamy do Stegny, gdzie będzie nasz nocleg, a dalej zobaczymy, co się wydarzy. I kiedy wracacie? Kiedy powrót? Kończymy w niedzielę w Sztutowie, w muzeum. Gdzie na co dzień macie siedzibę w Nowym Dworze? Działamy przy Żuławskim Ośrodku Kultury od 2008 roku. Na pewno pojawimy się na Dniach Żuław 13 czerwca. Ile masz lat? 11. Skąd jesteś? Z Gdańska. Z Gdańska. Byłaś tutaj kiedyś już w tych stronach? Chyba nie. Wczoraj. Nie. Wczoraj w Mikoszewie. No, w Mikoszewie wczoraj. To tylko wczoraj. Powiedz, jak ci się podoba właśnie taka wyprawa na pieszo, tyle kilometrów? Fajnie, ale trochę męcząco. A długo już jesteś harcerzem? Harcerzem rok, ale jeszcze 3 lata w Zuchach. Jak masz na imię? Filip. Ile masz lat? 11. I skąd jesteś? Z Nowego Dworu, Gdańskiego. Z Nowego Dworu. Jak długo już jesteś w szeregach? Tak 8 miesięcy, 7. No i opowiedz nam jakieś swoje wrażenia. Nie wiem, jak opowiedzieć. Fajnie jest. Fajnie? Czasami męcząco. Ale spędzacie razem czasu dużo, mało? Tak, raz w tygodniu mamy zbiórki. Raz w tygodniu macie zbiórki. I co robicie? Jak sobie organizujecie ten czas? Czasami mamy gry, czasami poznajemy coś o harcerstwie. No jeszcze nie jestem harcerzem. Jesteś Zuchem, tak? Tak. A ile masz lat? Niedługo będę miał 9. A jak dawno temu przystąpiłeś do Zuchów? Chyba jak miałem 7 czy 8 lat. A jak ci się podoba taka wycieczka? Ty nie masz problemów z tym, żeby robić tyle kilometrów na pieszo? Nie. Tak? No. Rozumiem. Podoba ci się to bardzo, tak? No. To nie jest taka jednorazowa akcja, nie, że razem się spotykacie, że macie jakieś wspólne plany. Nie. To my jesteśmy jako jeden kufiec, jako jedna organizacja, jako jedna struktura. I razem też gdzieś wyjeżdżacie dalej na jakieś wyjazdy? Tak. Mamy 4 rocznie wspólne imprezy. Mamy start Hufca we wrześniu lub w październiku, zimowisko w ferie. Corocznie zlot Hufca, które jest podsumowaniem całego roku i obóz harcerski w wakacje. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.